Kuba, powiedz proszę w ogóle, jakie korzyści tutaj obserwujesz ze współpracy z firmą AgroFresh? Czy to jest tylko preparat, czy to jest wsparcie techniczne przed aplikacją, po aplikacji? Jak wyglądała ta współpraca? Jak wyglądał w ogóle zabieg, tak? Czy to było dla Ciebie trudne, tak? Czy to doradztwo, które zostało tutaj wniesione wraz z preparatem, tutaj ułatwiło Ci wykorzystanie technologii Harvista w odmianie galimastw w zeszłym sezonie? Nasza współpraca ogólnie z firmą AgroFresh już trwa parę ładnych lat. Na początku było to Smart Fresh i zawsze, gdy aplikowaliśmy tę substancję, tak, do komór, zawsze była kontrola, doradztwo i odpowiednie warunki przechowywania. Wszystko było przemyślane i doradzane z Waszej strony. I w tym przypadku razem z preparatem Harvista również było doradztwo i to dość dobre doradztwo, ponieważ przyjechaliście, pomogliście skalibrować całą przystawkę. Spędziliśmy długi czas tutaj na plantacji, żeby to wszystko ładnie zgrywało się. Znaleźliśmy najlepsze okno pogodowe do zastosowania. No i myślę, że współpraca między nami jest owocna i nie jest to tylko kupuję produkt i zapominamy o sobie, ale również jest to cały czas dyskusja między nami, doradztwo i wiele dobrego między sobą mamy, tak? Zgadza się generalnie, czy jest to technologia Smart Fresh Protaps, czy też Harvista, to tak jak Kuba wspomniał, no jest to rozwiązanie, zarówno preparat, jak i pełne wsparcie techniczne po to, aby osiągnąć sukces jakość po przechowywaniu, żeby utrzymać maksymalnie jakość i żeby umożliwić tym owocom również później wysyłkę na przykład dalekie rynki, aby po prostu te ceny, które uzyskujemy później za owoce, były jak najlepsze, żeby stopa zwrotu z inwestycji była jak najwyższa. A Kuba, wspomniałeś, zbiory gali mast były opóźnione, można powiedzieć, śmiało o 3 tygodnie. Także technologia Harvista z jednej strony umożliwiła rozciągnięcie terminu zbioru, łatwiejsze zarządzanie zbiorami jabłek, lepsze wybarwienie, brak opadania, wytłuszczania się owoców, czy też pękania, co tutaj na odmianie gala no nie jest niczym dziwnym. Natomiast chciałbym Ci zadać pytanie, zebraliście galę w końcu września, początku października i co działo się z tą galą dalej? Czy ona była przechowywana? Jeżeli tak, to w jakich warunkach? Tak, dalej przechowywaliśmy tą galę w kontrolowanej atmosferze. Również dotraktowaliśmy preparatem Smart Fresh Protaps. Mamy dzisiaj 18 marca i tydzień temu otworzyliśmy tą galę i sprzedaliśmy. Zostało nam parę jabłek, zbadaliśmy je i zauważyliśmy, że jest bardzo mały ubytek jędrności, jest między 6,5 a 7, więc jak na galę mast i ten termin, myślę, że to jest bardzo fajny wynik i jest to zadowalający wynik. No zdecydowanie przy tak późnym zbiorze gali mast, no tylko i wyłącznie zastosowanie Harvisty i pozbiorcze dotraktowanie preparatem Smart Fresh Protaps umożliwiło tutaj utrzymanie bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej jędrności. No i taka gala może z powodzeniem dotrzeć nawet na dalekie rynki, tak? W tej chwili, tak jak Kuba wspomniałeś, jędrność około 7 kg, zresztą sprawdźmy sami. Trzoska. Kuba, po tych spektakularnych efektach w sezonie 2020, przed nami kolejny sezon. Czy będziesz chciał zastosować technologię Harvista, jeżeli będzie dostępna w sezonie 2021? Jeżeli tak, to na jakich odmianach? Czy to będzie wciąż gala? Czy może spróbujesz wykonać zabieg, sprawdzić tą technologię może na Radiona Prince lub Golden Deliciousie? Jakbyś mógł, proszę, podziel się tutaj swoimi przemyśleniami, w jaki sposób mógłbyś jeszcze tutaj zastosować Harvistę, aby tutaj poprawić sobie, ułatwić zarządzanie zbiorami owoców?
Myślę, że na 100%, jeżeli będzie dostępna, będziemy stosować na gali, ponieważ cały czas areał gali nam przybywa i ciężko będzie ją zebrać w idealnym momencie. I to na pewno. A w retionaprinsach czy goldenach różnie może być. Zależy od pogody, zależy jak będziemy mieć dostępną ilość ludzi do zbioru. Ale mamy galę, goldena, prinsa i one są krótki okres zbioru, a jest duży obszar dla nas. I ciężko jest przechodzić z gali prosto w goldena albo prosto w prinsa, a potem z prinsa w najdareta i lepiej przedłużyć sobie 1 hektar, 1,5 na przykład tego prinsa, żeby płynnie go ładnie zbierać w idealnym momencie, niż zaczynać zielono, kończyć przejrzałe i to myślę, że może do tego nam posłużyć ten preparat. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało w następnym sezonie. No myślę, że zdecydowanie tak. Tutaj przykładem gospodarstwo Kuby Wasiaka. Ta jakość jest na wysokim poziomie, natomiast w okresie zbiorczym, przy braku rąk do pracy, przy przekropnej pogodzie, tak, różne sytuacje mogą się zdarzyć i często ta jakość właśnie jest tracona w okresie okołozbiorczym ze względu na zbyt późny zbiór, czyli tracimy na jędrności, tracimy na zdolności przechowalniczej i w tym momencie też często tracimy możliwość podania później na rynek tych owoców wysokiej jakości, na rynek docelowy, gdzie te ceny są jednak wyższe, tak. Kuba, tymczasem ja dziękuję za spotkanie i ja myślę, że spotkamy się tutaj we wrześniu bądź październiku 2021, aby zobaczyć efekty harwisty, czy to będzie gala, czy to będą inne odmiany. Także dziękuję bardzo. Ja również dzięki.